Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl, mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się flagowcem. Ponownie po Samsungu Galaxy S5 nadszedł czas na Xperia Z2. Zapraszam do oglądania. Zaczynając naszą recenzję, rozpoczniemy oczywiście od sprawdzenia pudełeczka, co Sony dało nam w zestawie. Zestaw nie jest jakoś, można powiedzieć, wielce rozbudowany. Prócz samego telefonu w pudełku znajdziemy tylko kabel do komputera wraz z ładowarką, no i całą, można powiedzieć, papierologię. Tak wyglądałoby pudełko, więc nic szczególnego. No ale Sony też dostarczyło wraz do testów i podobno sprzedawane jest do samego zestawu słuchawki Sony dokanałowe. Ja za bardzo nie lubię takich słuchawek dokanałowych, po prostu jeżeli wsadzam je do ucha, to od razu zawią mi oczy. Wolę takie typowe słuchawki nauszne, co nie zmienia faktu, że je przetestowałem i faktycznie grają naprawdę bardzo, bardzo fajnie, no i właściwie nic nie słyszymy, co się dzieje dookoła nas, więc tutaj no, nie wypowiem się na temat tych słuchawek. Jedno, co mogę powiedzieć, to są takie słuchawki typowo, można powiedzieć, muzyczne. Na przykład nie znajdziemy tam żadnych na przykład przycisku do odbierania rozmów, czy do ściszania na przykład muzyki i tak dalej, czyli typowe słuchawki właśnie do słuchania muzyki, powiedzmy na jakimś Apple, czy playerze, czy na komputerze, czy właśnie też w smartfonie, ale nawigujemy właśnie na telefonie. Najważniejsze przede wszystkim, smartfon Sony Xperia Z2. No, poprawiono tutaj ten smartfon w stosunku do poprzednich wersji. Jak wiadomo, Z-ka, Z1, Z2, Z-Compact to są wszystko były flagowe modele. No i Z2 wzornictwo jest bardzo, bardzo podobne jak w przypadku poprzednich właśnie wersji. Czyli mamy tutaj szkło, ale też szkło nie jest obwleczone takim, można powiedzieć, brzydką folią, dzięki której no, nasze poprzednie Xperia dość znacznie się rysowały. Tutaj mamy fajne szkło hartowane, aczkolwiek nie jest to w żaden sposób szkło Gorilla Glass. Co fajne, tutaj z boku na krawędziach mamy to mamy metalowe elementy, czyli można powiedzieć, że rama tego urządzenia jest wykonana w całości z metalu. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. No i naprawdę, jeżeli ktoś lubi design, bo to trzeba lubić tego typu urządzenia, na pewno się nie zawiedzie. Znajdziemy tutaj mikrofon, tutaj mamy wejście również na samą smycz, wejście do stacji dokującej. Po zdjęciu tej klapki, oczywiście nasza Xperia jest wodoodporna, kurzoodporna, to są to normy IP55 i IP58 do 1,5 metra głębokości. Po zdjęciu tej klapki, która jest tutaj, jak wiadomo, nagumiona z uszczelką, znajdziemy wejście na kabel micro USB oraz wejście na kartę micro SIM i taki mały przycisk czerwony, on służy do restartu naszej Xperii, czyli przycisk reset. U góry znajdziemy jack 3,5 mm oraz mikrofon redukcyjny. No i po prawej stronie, na prawej krawędzi, znajdziemy wejście na kartę microSD aż do 128 GB, czyli do tych takich pokaźnych wielkości szybkich pamięci. Przycisk włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj, głośniej, ciszej na samym środku oraz spust migawki, który bardzo się przydaje, jeżeli chcemy robić zdjęcia na przykład pod wodą, gdzie panel dotykowy no, działa dość ciężko. Oczywiście w żaden sposób nasza Xperia nie jest rozbierana, bateria wbudowana. Tutaj wbudowaną mamy niewyciągalną, czyli cała bryła, cała Xperia, można powiedzieć, jest tutaj spasowana idealnie i tutaj nic nie można zarzucić. Jeszcze tutaj mamy na samym froncie głośniki działające stereo, bardzo dobrze umiejscowione, czyli można powiedzieć lekko na krawędziach, nie będziemy zasłaniali tych głośników na przykład ręką. Na samym tyle znajdziemy tutaj jeszcze małe logo, jeżeli chodzi o moduł NFC. Aparat 20,7 megapikseli, fantastycznie robi zdjęcia. No i dioda doświetlająca LED. Do tego tutaj napis Xperia, Sony, tak to by wyglądało. Odnośnie rysowania się tej klapki, no tutaj będziecie mogli spojrzeć już trochę tych rys
jest, więc to nie jest takie zupełnie szkłoodporne na zarysowania, ale też jakoś testerzy czy ja nie obchodzimy się z tym jakoś tam, można powiedzieć, delikatnie. Jeżeli chodzi o system operacyjny, w Xperia Z2 mamy tutaj Androida w wersji 4.4.2, czyli najświeższa wersja naszego systemu od Google. Wszystko działa wyśmienicie szybko, nie można tutaj nic zarzucić, jeżeli chodzi o Xperia. Bardzo dobra nakładka systemowa, tutaj też trzeba to oddać Sony, ja już to mówiłem kilka razy, na przykład przy recenzji na przykład tabletu Sony Xperia Z2. Troszeczkę powiedziałem też o tej nakładce. Można też swoje menu zrobić według własnych potrzeb, czyli na przykład ikonki poustawiać alfabetyczne, jak najbardziej foldery możemy sobie na przykład poustawiać. Bardzo miłe, intuicyjne samo menu, troszeczkę zbliżone do poprzednich wersji Androida, bo ostatnio jak testowaliśmy Samsunga Galaxy S5, tam zostało to troszeczkę zmienione, przykładowo jeżeli chodzi o same na przykład ustawienia. Może tutaj też wejdziemy właśnie w ustawienia. Czyli tutaj jest, można powiedzieć, zbliżone do poprzednich wersji Androida. W Samsungu Galaxy S5 bardzo mi się podobało te ustawienia, czyli zrobione specjalne działy i te takie większe ikonki. Moim zdaniem to się może sprawdzić w przyszłości. Oczywiście też mamy dostęp do samych pulpitów, możemy sobie zmieniać motywy, aplikacje, tapety. Mamy też widżetów, całe mnóstwo dość fajnych, interaktywnych widżetów, tak jak na przykład tutaj, jeżeli chodzi o galerię zdjęć. Nie będziemy jakoś się specjalnie rozwodzić nad widżetami i nad samym systemem operacyjnym. System w tej chwili, w 2014 roku, właściwie w maju, w czerwcu, jest tak dobrze znany, że praktycznie no, większość klientów, większość ludzi już zna mniej więcej ten system operacyjny z poprzednich, na pewno z poprzednich modeli. Ważną rzeczą jest oczywiście sama specyfikacja tego smartfona. No mamy tutaj Snapdragona 801, czyli najświeższą jednostkę Qualcomma o taktowaniu 2-3 GHz, czyli w stosunku do największego konkurenta Galaxy S5, tam mamy 2,5 GHz, ale jakoś specjalnie to nie rzutuje na samą wydajność. Mamy 3 GB RAM, to jest dość ważne, ponieważ Samsung Galaxy na przykład S5 miał tych gigabajtów tylko, w cudzysłowie oczywiście, 2. Jeżeli chodzi o wynik w AnTuTu, 33 000, czyli bardzo zbliżone do Samsunga Galaxy S5, no też nie będziemy tutaj narzekać specjalnie na jakąś wydajność. Wszystkie gry, jakie aktualnie wyszły na system Android, działają na Xperia Z2 no nader przyzwoicie, więc tutaj nie możemy nic absolutnie zarzucić. Oczywiście mamy tutaj ekran Full HD o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Zagęszczenie pikseli na poziomie 480 dpi, więc trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o ekran i o jasność tego ekranu, choć niektórzy recenzenci mówili, że jasność tego ekranu no, nie jest rewelacyjna, jednak tutaj przy automatycznym ustawieniu, teraz mam ustawione, no można powiedzieć, na maksa, czyli żebyście dobrze wszystko widzieli, ale przy automatycznym ustawieniu, przy czujniku światła, świeci ten ekran bardzo przyzwoicie przy takiej rozdzielczości i przy takim zagęszczeniu pikseli i przy takim ekranie, czyli 5,2 cala, nie ma absolutnie co narzekać. To są dobre panele dotykowe i dobre panele wizualne, że tak powiem. To jest coś lepszego niż to, co robiło Sony jeszcze, można powiedzieć, rok temu i widać tutaj znaczącą poprawę. Mamy tutaj różne wspomagacze, X-Ray Mobile, czy ten ekran właśnie True Minus, więc to wszystko składa się na to, że jeżeli pierwszy raz zetkniemy się z Xperią, nie możemy jakoś specjalnie nic temu panelowi zarzucić. Dobrze, może przejdźmy do ważnych rzeczy, typu na przykład aparatu, bo aparat powiedziałem, że jest fantastyczny, 20,7 megapikseli, bardzo, bardzo szybko łapie autofokus, może zrobię jakieś zdjęcie poglądowe. Oczywiście zdjęcia, które tutaj mam w albumie, ostatnio się wybrałem na małą wycieczkę, czyli powiedzmy
takie zdjęcie świetnie zrobione i to wszystko można powiedzieć jest w automacie. Oczywiście zdjęcia wrzucę na portal wideotesty.pl. Efekt lustrzanki, czyli rozmazane tło i wyostrzony front, no możecie zobaczyć, że jak na telefon komórkowy fantastycznie to się sprawdza. Zrobiłem też oczywiście filmy w rozdzielczości 4K, czyli w takiej, można powiedzieć, jeszcze raz lepszej rozdzielczości niż rozdzielczość Full HD. Trzeba przyznać, że wyszły nieźle, aczkolwiek no jak wiecie, przy takiej, można powiedzieć, rozdzielczości HD, jeżeli chodzi o ten panel dotykowy, no tutaj no, nie zauważymy jakiejś, można powiedzieć, mocy. Tutaj jest film w rozdzielczości 4K. Może wam go też jakoś tam puszczę. Oczywiście zdjęcia jakieś tam podwodne zrobiłem. Chciałem to dokładnie sprawdzić. Zachód słońca. Nie rzuciło mnie na kolana te filmy. Akurat filmy nie rzuciły mnie jakoś specjalnie na kolana, jeżeli chodzi o jakość tych filmów. Nie najgorzej. Ale zdjęcia owszem. Aparat polecam dla fotografów, amatorów. Spokojnie nasza Xperia Z2 może zastąpić nam aparat cyfrowy. Przejdźmy może do muzyki. Powiedziałem już coś o słuchawkach. Głośniki grają bardzo dobrze. Bardzo czyste dźwięki, dobry bas, dobre wysokie tony. Nie można też nic zarzucić, jeżeli chodzi o muzykę. Mamy też dużo możliwości ustawień. Nie będziemy przekrzykiwać tutaj. Czyli jakość dźwięku, efekty dźwiękowe. Mamy oczywiście clear audio, ulepszanie dźwięku, czyli normalny equalizer. Bardzo dobrze to wszystko działa. I nie mam też nic jakoś specjalnie do zarzucenia. Na normalnych słuchawkach nausznych działa to bardzo, bardzo dobrze. Działa to dobrze, naprawdę. I to jest zdecydowany plus, czyli zdecydowanym plusem może nie będzie tyle, co wydajność tego smartfona, bo do wydajności w tych flagowych modelach się już zdążyliśmy przyzwyczaić, ale jeżeli chodzi o właśnie typu dźwięk, zdecydowanie lepszy niż Galaxy S5 na przykład i aparat też zdecydowanie lepszy niż w Samsungu Galaxy S5. O wygląd oczywiście możemy się tutaj spierać, ponieważ no co kto lubi. Mi osobiście odpowiada Xperia Z2. Wykonanie no bogatsze, że tak powiem. No warte swoje ceny niż taki, można powiedzieć, zwykły plastik i tutaj chyba nie możemy z tym jakoś specjalnie tutaj dyskutować. Może przejdźmy jeszcze też do internetu. Zobaczymy, jak nasza Xperia, z naszej Xperii korzysta się z internetu. Ogólnie możecie zobaczyć, jak wygląda jakość mojego nagrania, ponieważ nagrywam lustrzanką Canonem 600D, więc jakość moich filmów na pewno się poprawi, a wkrótce dodam na pewno jakieś fajne efekty, które dodam do swoich filmów. No tutaj nie mamy jakoś nic do zarzucenia, tu wszystko chodzi świetnie i też nie będę się jakoś tam powtarzał. Przy takich flagowych smartfonach absolutnie no nie ma prawa coś nie działać. Oczywiście nasza Xperia korzysta z modułu też LTE. Tutaj nie ma co prawda LTE, ale jak najbardziej możemy z tego korzystać, czyli do 150 megabitów na sekundę, tak mniej więcej w Polsce to działa. Chociaż to też jest taka wartość, można powiedzieć, czysto teoretyczna. Oczywiście też jeszcze trzeba wspomnieć o samych aplikacjach. No tutaj są małe problemy, jeżeli chodzi o samą Xperia Z2. No tutaj Samsung dał i pulsometr, i powiedzmy jakieś tam swoje aplikacje typu S-Health, czyli na przykład do biegania i tak dalej. No w Sony nie mamy tylu ciekawych właśnie aplikacji. No mamy oczywiście Walkman, albumy, filmy. To bardzo wszystko działa, to są ulepszone wersje, można powiedzieć, takiej poprzedniej galerii, ale też nie mamy tutaj właśnie takich aplikacji, na których można by było oko zawiesić. Mamy aplikację PlayStation, ale ona też nie działa jakoś tam, można powiedzieć, w Polsce. Mamy opcję szkic, czyli możemy sobie pomalować na przykład, czy narysować jakiś obraz. No i mamy mnóstwo funkcji, jeżeli chodzi o sam aparat, które dokładnie znajdują się właśnie w samym aparacie.
No i jeżeli klikniemy tutaj, to właśnie mamy dostępne funkcje samego aparatu. Bardzo dobrze wygląda, lepsza ta automatyka. Ona sama wyłapuje niejako ekspozycję zdjęcia i od razu możemy... Od razu przełącza nas w tryb w taki, jakbyśmy chcieli. Tak mniej więcej odnośnie wyglądałby odnośnie interfejs i aparat, no i sama Xperia Z2, nie będziemy się też jakoś rozwodzić, polecam, to jest ocena najwyższa, czyli 5, nie zauważyłem jakichś specjalnych błędów, uchybień, jedynym można powiedzieć minusem, no to może być też ten wygląd, ale tak jak powiedziałem, nie, co kto lubi, no Xperia Z2 jest dość sporym smartfonem, ta jednak obudowa szklano-metalowa jest dość ciężka, 163 gramy i dość gruba, powyżej 8 mm, więc to dla niektórych, na przykład dla kobiet, może być jakąś tam, powiedzmy, przeszkodą w obsłudze. Chociaż tak jak ja zawsze powtarzam, jeżeli idziecie do sklepu kupować smartfona, jeżeli bierzecie go do ręki, nie, no to musicie kciukiem z jednego krańca do drugi, jeżeli dotkniecie panel z jednego końca na drugi kciukiem, wtedy ten panel będzie dla was dobry, nie powiem, że idealny, ale ogarniecie, ale jeżeli będziecie musieli przesuwać ten smartfon w ręce, żeby obsłużyć ten cały panel, no to niekiedy może dojść po prostu do małej tragedii, no i ten smartfon może nam zwyczajnie upaść i się rozbić, bo takie rzeczy też się oczywiście zdarzają. Pokrótce powiedziałem wam o Xperia Z2. Tak jak powiedziałem, ocena najwyższa, świetny aparat, świetna jakość muzyki, dobry ekran, rewelacyjne wykonanie, topowa wydajność, więc tutaj no nic nie mamy absolutnie do zarzucenia. Dzięki za oglądanie. Polecam stronę wideotesty.pl. Zapraszam na tą stronę, na forum, do naszego sklepu wideotesty, bo też taki prowadzimy. No i co? Subskrybujcie, komentujcie przede wszystkim. No i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!